Gunter Odim, znany na Wiedźmińskim Kontynencie również jako Szklany Człowiek i Pan Lusterko, jest z pewnością jedną z najpotężniejszych, jak i zarazem najciekawszych postaci w całym uniwersum Wiedźmina. Do tego jest, pomimo wzorowania się na różnych innych powstałych wcześniej w popkulturze dziełach, autorską postacią Redów, czym pokazali, że potrafią stworzyć w Wiedźminie swoją własną, wyśmienitą postać, bez konieczności wyciągania jej z książek pana Andrzeja Sapkowskiego. Ganter Odim jest prawdopodobnie demonem, który potrafi niemal wszystko, wie wszystko i może zrobić wszystko. Do tego bardzo fascynującego. Ją go ludzie, których uwielbia obserwować, oraz ich natura. Osobiście spotykamy go dopiero w dzikim gonie, a lepiej poznajemy w dodatku serca z kamienia, gdzie zaczynamy zdawać sobie sprawę z jego potęgi i widzimy, że śledzi nas na każdym kroku, przybierając różne postacie. Ale czy myślicie, że pan Lusterko ingerował świat ludzki jedynie w przypadku Marleny z krwiwina i, i Olgierda w sercach z kamienia? Jeśli tak, to nic bardziej mylnego. I o tym dzisiaj Wam opowiem oto historia Gantera odim. Zapraszam do oglądania. Na wstępie muszę ostrzec Was przed spoilerami dotyczącymi wszystkich książek jak i gier związanych z Wiedźminem, łącznie z wojną krwi i gwintem, z którego pochodzi spora część wymienianych przeze mnie dzisiaj informacji o panu Lusterko. Gunter Odim, podróżując po znanym nam wszystkim kontynencie, od lat miał wpływ na ludzkie losy, przybierając przy tym różne imiona i postacie, ingerując w historię Nilfgaardu, Temerii czy Redanii, i przy tym, oczywiście, całego znanego nam w uniwersum świata ludzi. Zacznijmy jednak od początku i jego najstarszych znanych nam działań. Chronologicznie, pierwszą znaną nam ofiarą Odima była pewna piękna i bogata Szlachcianka Suson. Jeżeli graliście w krewie wino, to dobrze wam znana. Marlena de Trastamara. Miało to miejsce paręset lat przed wydarzeniami z wcześniej wspomnianych dodatków do trzeciego Wiedźmina. Jako, że kochała ona wydawać uczty, na jedną z nich próbował wejść pan lusterko, przychodząc pod jej posiadłość przebrany za dziada proszalnego. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić żebraka, jednak Marlena odmówiła, syłając tym samym na siebie gniew demona, który to rzucił na nią klątwę, która brzmiała: Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Klątwa działała stopniowo. Jej początkowymi objawami były zawroty głowy, które stawały się coraz boleśniejsze. Marlena udała się nawet do zielarki, lecz ta nie była w stanie jej pomóc, aż w końcu sama zniknęła. Ostatecznie, wtedy jeszcze młoda szlachcianka zamieniła się w wichta plamistego, pod którego postacią spędziła następne kilkaset lat, nieudolnie próbując zdjąć z siebie klątwę, poprzez poszukiwanie przeróżnych łyżek, czy sprowadzając na siłę do swojej rezydencji gości. Ale resztę historii znacie. Przejdźmy dalej. Pod koniec X wieku pan Lusterko skierował swoje zainteresowanie na wyspy Skellige, gdzie pomógł pewnemu bojownikowi odnaleźć drogę do domu po tym, jak ten cudem uniknął śmierci podczas walki z niedźwiedziem. Jeżeli ktoś z was interesował się dogłębnie historią Skellige, może już się domyślać, że chodzi tu o ówczesnego Cano Ancreit, Haralda, późniejszego króla wysp Skellige, znanego jako Harald Chromy. Ale to właśnie owe wydarzenie, po którym wojownik zaczął kuleć i ciągle odczuwać przy tym ból, bardzo go zmieniło. Odim obserwował karierę ocalonego i to, jak stawał się innym człowiekiem. Harad postanowił przelewać odczuwany przez siebie ból na innych. Rana stała się katalizatorem jego ambicji, nieustępliwości i przede wszystkim okrucieństwa. Postanowił rozprawić się ostatecznie z Kanem Drummond, czyli tym, który zajmował część dawnych ziem Ancreate na wyspie Artskelik, co udało mu się dzięki sojuszowi, jaki zawarł z klanem Tyserach pod przywództwem Jarla, Tyrkwiego. Po ich zwycięstwie nastąpił upadek klanu Drummond i wielowiekowy prymat Anclade i Tyserach, których przedstawicieli jako władców Skellige znamy właśnie z gier i książek, a Harald koronował się na króla wysp. Później, prawdopodobnie jakoś w XIII wieku, Ganterodim przeniknął do Nilwgarskiej Armii, gdzie poznał pewnego młodego oficera, który był zwykłym patriotą bez większych ambicji. W tamtych czasach cesarstwem rządził ojciec znanego dzisiaj dobrze emyra, Fergus Var Emreys, a Nilwgardowi pod jego rządami nie wiodło się zbyt dobrze. Szklany człowiek, przebrany za zwykłego Nilwgarskiego żołnierza, zaczął częściej rozmawiać z wcześniej wspomnianym młodym oficerem, stopniowo otwierając mu oczy na sytuację chylącego się ku upadkowi imperium i Zasiewając w nim ambicje. Dzięki temu udało mu się stworzyć mężczyznę, który znalazł w sobie siłę i determinację do tego, aby zostać wybitnym generałem i przeniknąć do bliskiego środowiska cesarza Fergusa, po czym osobiście stanął na czele zamachu, w wyniku którego Fergus został zamordowany, a on sam został nowym władcą. Po czym pod jego rządami Ilgard znów stał się mocarstwem. Tak, młody oficer, którym manipulował Odim, to słynny uzurpator, którego następnie obalił oczywiście Emir. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie pan Lusterko tymi poczynaniami uruchomił ciąg przyczynowo-skutkowy, który ostatecznie doprowadził przecież do narodzin Ciri. Tak więc można powiedzieć, że to on jest w znacznym stopniu odpowiedzialny za świat w Wiedźminie, jaki znamy. Oprócz tego wiadomo jeszcze, że odim podczas pobytu w Nilfgardzie brał udział w zamieszkach, przy czym bywał w tłumach zwykłych ludzi. W pierwszej połowie tego samego stulecia pan Lusterko zainteresował się młodym księciem Viraxasem, który to był wygnanym przez swojego ojca z kraju najstarszym synem króla Kerak Belochuna. Młody książę, który nigdy nie zapomniał tego, jak został upokorzony, postanowił zemścić się na ojcu i odebrać mu tron. I pomógł mu w tym w pewien sposób właśnie bohater dzisiejszego odcinka, a całe to wydarzenie miało oczywiście wpływ na wszystkie królestwa Północy. No ale wróćmy. Viraxas, dążąc do osiągnięcia swojego celu, został kapitanem grupy najemników pływających na fregacie O Złej Sławie, ona Inna nazwie Acherotia i za ich pomocą zaplanował przejęcie władzy w Kerak i oczywiście zabicie przy tym swojego ojca. Oprócz zwykłych najemników, wśród których znajdował się oczywiście Odim, pomagała mu w tym też jego ukochana Ildiko Bekel, młoda złotowosa kobieta, wydalona niegdyś z Aretuzy. Bardzo istotne jest tu to, że Ganter pod postacią członka załogi wręczył jej pewien medalion z godłem ich królestwa. Jakiś czas później, w 1245 roku, Ildiko zaręczyła się z aktualnym królem Kerak, ojcem Wiraksasa, Belochunem, i podarowała mu w medalion który jak się okazało był zaklętym artefaktem i którego łańcuszek zacisnął się na szyi starego władcy dusząc go podczas gdy ten szykował się do ślubu z młodą dziewczyną. W wyniku tych działań jego następcą został oczywiście Viraxas, który stał się władcą bardzo srogim i okrutnym, szczególnie wobec Driad z Brokilonu. Miało to bardzo istotne znaczenie dla kontynentu, gdyż jakiś czas później jeden z jego żołnierzy zabił podczas potyczki nad rzeką wstążką Driadę Moren, czyli ukochaną córkę ich królowej Eitnę, co doprowadziło ostatecznie do zwielokrotnienia jej nienawiści do ludzi i wszystkiego co ludzkie. Oprócz tego okazało się, że Ildiko, nowa królowa Kerak, została Belochunowi podsunięta przez czarodziejów i ci po wstąpieniu Wiraksasa na tron zyskali większe wpływy w owym państwie. Następną ofiarą Odima był Amadej Ritterhoff, młody mieszkaniec Rivi, który obiecał oddać mu swą duszę w zamian za nauczanie go posługiwania się magią. Na mocy podpisanego przez niego własną krwią cyrografu, pan lusterko miał odebrać od niego dług wtedy, kiedy nad Rivią słońce wzniesie się w nocy. Tak też się po jakimś czasie stało, ale oczywiście niedosłownie. Nad Rivią wzeszło słońce, gdy Lyria i Rivia zostały podbite przez Nilfgaard, którego godłem jest oczywiście Wielkie Słońce. Amadej został po tym wydarzeniu zaklęty w upiora, na którego w w 1267 roku, wyzwalając królestwo, natknął się na z królowej mewy, które to zakończył żywot upiora. Kolejnym śmiałkiem, pragnącym mocy mocyszkanego człowieka, okazał się być dobrze Wam wszystkim znany Olgierd von Everett. Nie będę Was zanudzał wydarzeniami z serc kamienia, ale powiem Wam chociaż, jak do tego wszystkiego doszło. A więc pogrążony w długach redański szlachcic był zarazem zakochany w pochodzącej z bogatego rodu dziewczynie, o której rękę starał się sam książę Ofiru, Iris von Bilewitz. Zrozpaczony Olgierd, który interesował się okultyzmem, Zdecydował się na drastyczne rozwiązanie, oferując swoją duszę Odimowi w zamian za nieśmiertelność i bogactwo. Odim rzecz jasna się zgodził, ale dodał jeszcze jeden warunek, którym było poświęcenie przez Olgierda kogoś, kogo kochał. Po czym na zajutrz podczas zajazdu zginął jego młodszy brat, Witold. Mimo to Olgierdowi udało się osiągnąć swój cel, lecz po czasie jego serce zamieniło się w kamień. Resztę tej historii znacie, a jeśli nie, to nie chcę wam psuć zabawy podczas grania w wyśmienity dodatek, jakim są serca z kamienia. Przejdźmy dalej, bo czymś co jest dla mnie najbardziej zaskakujące są powiązania Pana Lusterko z wydarzeniami mającymi miejsce w pierwszej grze o Wiedźminie. Tak się składa, że prawdopodobnie w trakcie wydarzeń czwartego aktu tej gry, Odin przebywał w Temerii i przechodząc przez wieś od Menty, spotkał chłopca imieniem Alvin, po czym przeprowadził z nim krótką rozmowę, podczas której podzielił się z nim kilkoma mądrościami życiowymi i zachęcił go do gry w Zabi Elfa, która po czasie stała się jego ulubioną zabawą oraz przy okazji zostawił mu kilka drewnianych zabawek. W ten prosty sposób szklany człowiek ukształtował umysł chłopca, który był silnym źródłem na resztę życia. Niedługo później, prawdopodobnie pod koniec aktu czwartego, chłopiec przypadkiem przeniósł się w przeszłość, a gdy doruzył, przybrał nazwisko Jakub de Aldersberg, po czym wstąpił do zakonu Białej Róży, a po śmierci mistrza owego zakonu sam został wybrany na Wielkiego Mistrza, po czym przekształcił organizację w zakon płonącej róży który, tak jak zaszczepił to w chłopcu Odim, dopuszczał się wielu zbrodni na nieludziach i eksperymentów na ludziach. Co ciekawe, potem pan Lusterko sam zainteresował się zakonem płonącej róży i nawet przeniknął do jego szeregów, będąc świadkiem i uczestnikiem ich późniejszych zbrodni, a następnie obserwując przewidzenia zakonu po jego upadku. To wszystko, jeżeli chodzi o znane nam związane z Ganterem Odimem Wydarzenia, mające miejsce przed spotkaniem z Graltem w białym sadzie. Na koniec muszę dodać, że nie ukrywam tego, iż większość informacji do tego odcinka zaczerpnąłem ze strony więźmińskiej wiki poświęconej Odimowi, która bardzo mi do tego odcinka zainspirowała. Na pewno jakiś link do niej znajdziecie w źródłach w opisie filmu. Oprócz tego uważam w mieszanie Gantera do wydarzeń związanych z światem ludzi za całkiem ciekawe i pragnę zwrócić uwagę, że pomimo iż pan Lusterko manipulował jedynie ludźmi, nie robiąc tego z potworami czy nie ludźmi. To nie zmienia to faktu, że Odimy mimo to dosyć mocno ingerował w świat ludzi za pomocą ludzi. Weźmy tu na przykład księcia Viraxasa, który był szczególnie okrutny wobec Dryad, czy napuszczania na nie ludzi Jakuba de Aldersberga. Być może Odimy nie może bezpośrednio mieszać się w świat i jest zmuszony do robienia tego bardziej okrężną drogą. Ale dobra, to wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i wspierania kanału. W opisie znajdziecie też linki do mojego Discorda. Instagrama, Facebooka i TikToka. Na razie.